Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług podnosi się kwestię, że w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego niewprowadzenie ewentualnego podwyższenia stawki podatku VAT wpłynęłoby na ich budżety w zakresie niezwiększania wydatków. Czy uwolnienie się w 2013 roku od możliwości zastosowania mechanizmu warunkowych stawek VAT, którego notabene, jak słusznie zauważamy, trudno nazwać mechanizmem zabezpieczającym, będzie miało jakikolwiek wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozpoczęciem od 2014 roku okresu obowiązywania artykułu 243 ustawy o finansach publicznych? Dziękuję bardzo.